Cześć, siemanko, z tej strony Squido, a to kolejny hardkorowy odcinek naszej epickiej serii, w której to, jak widać, igram z życiem na różne sposoby. W ostatnim odcinku omal się nie zabiłem, tak jak to prawie w każdym, żeby było ciekawie, ale dzisiaj będzie dalsze zwiedzanie tej kopalni. I co wam chcę powiedzieć? No jest już odcinek, jeżeli się nie pomyliłem w liczeniu, to będzie gdzieś tak 16. A to oznacza, że zbliżamy się do tej liczby, która była w sezonie pierwszym jakby tej serii. A o tym, dlaczego ta seria jest taka sezonowa, ale nie do końca, to już mówiłem wcześniej, że to jakby jest sezon drugi, ale tak naprawdę nic nie kontynuujemy, więc nie mogłem tego nazwać sezonem drugim. Bo sezon drugi to nie jest coś takiego, że robimy sobie na podobnych zasadach serię, ale w zupełnie innym świecie i zupełnie nie inaczej to będzie, tylko to musi być to samo uniwersum. Tak jak macie serial w telewizji, no to sezon drugi to nie jest ten sam bohater w zupełnie innej historii, tylko to jest ta sama historia kontynuowana, więc ja nie rozumiem osób, które nazywają po prostu sezonem drugim coś, co tym sezonem ewidentnie no nie jest. W myśl logiki. I tyle chciałem wam powiedzieć. Pewnie teraz każdy mi przyzna rację. Ale tu słyszę lawę i do tej lawy mógłbym się w sumie dokopać. Zależy jak daleko jest. Pokopiemy trochę tylko, nie? Nie będziemy... Ostrożnie. Mięso mi się kończy, tak. To jest kurde niedobre. W dół. W dół jest ta lawa, albo w górę. Nie chcę przesadzać z tym węglem, naprawdę. Może jest w dół, tak, lawa była w dół. Ładne sobie zejście tam zrobimy i zobaczymy, co tu tak naprawdę jest. Może jakieś diamenty? Ty, w końcu były diamenty. Nie, no co ty, Squido, gdzie ty diamentów chcesz? Tu, w takiej wiosce, taka wiocha, że hej. Tak. No niestety. Jest to taka lokalizacja, co już mówiłem wcześniej, że tutaj diamentów no raczej nie będzie. Też ciekawe jest to, że tutaj może być gdzieś jakieś przejście dalej. Bo to się czasami tak zdarza. Znaczy akurat nie w tym przypadku, ale czasami tak się zdarza, że pomimo tego, że wykopiemy niby tyle, ile powinno być wykopane, no to tam jeszcze dalej można kopać. Kurczę, ale powiedziałem w zawiły sposób, niezrozumiały kompletnie, mniejsza z tym. Tam na dole byłem, w takim razie zostaje mi tylko ta część zapomniana, zaciemniona. Raz kozie śmierć. Nie kozie, a Squidowi. Nie śmierć, tylko pogrzeb po prostu. Nie śmierć, tylko koniec serii. Tak. Raz Squidowi koniec serii. Wystarczy raz, żebym zginął i koniec serii, a to już było całkiem bliskie w poprzednich nawet odcinkach. Dobra, zrobimy z tego węgla użytek. Może powinienem dwa staki węgla ze sobą nosić, tak teraz dochodzę do wniosku, ale z drugiej strony, po pierwsze, nie mam miejsca, taki argument, to jest logiczny argument, zobaczcie, oparty na faktach, a po drugie, to już nie o samo miejsce chodzi, tylko o to, że ten węgiel całkiem łatwo można zdobyć, gdy będzie potrzebny. To nie jest jakiś tam ważny surowiec, żeby wymagał jakiegokolwiek slotu. To i tak już dobrze robię, że daję mu ten jeden slot cały. Ale dobra, mniejsza z tym, bo w międzyczasie znalazłem kolejną skrzynkę i będę tak stał i stał i stał i jej nie otwierał. Dobra, otworzymy, a tam diamenty! A w poprzednim odcinku znalazłem już diamenty, bo jednego miałem. No tak, to logiczne, że skądś musiał się wziąć.
I dodatkowo pochodnie i węgiel. Gdyby tego jeszcze było mało, no i złote jabłuszko. Trzy diamenty pozwalają mi zrobić diamentowy kill off. Całkiem to jest mądry pomysł, jakby nie patrzeć. Dobrze, że tak chodzę w wszystkie miejsca, bym tego nie znalazł tutaj. To by było trochę smutne, trochę by to była strata. Przekopaliśmy się, no, jak już pękło mi to. Zrobimy trochę w triki, się pobawimy. Oszczędnościowe, że zrobię sobie żelazną łopatę. A, nie zrobię teraz. Muszę trochę pokombinować. Dobra, pokombinujemy, nie? Na luziku, na chillku, okej. Nie, nie węgla. Co ja chciałem zrobić węglową łopatę? Tak, żelazną. I w dodatku te patyki, z tych patyków zrobimy sobie pochodnie. Nie, bo będzie za dużo pochodni. Na razie się wstrzymam. Na razie chcę to przekopać, dlatego żeby się upewnić, że tu nie ma żadnego wagonika. No i teraz jestem w mniej więcej pewny, że nie ma. Chodźmy sobie w dalszą tam drogę. Może jeszcze coś znajdę. Nie jest wykluczone. W sumie no nawet jest duża szansa, że coś znajdę. Nie. Nie, dużo torów jest, jakbym chciał tory, ale po co mi w serii, w której chodzi tylko o przetrwanie, szukanie torów. Tam coś jeszcze jest, tam się można wybrać, ale to potem, bo jeszcze tutaj mogę coś znaleźć, no. Alze i lawa wszystko zalało, więc tam nie ma nic. Ale może tutaj. O, zobaczcie. Tu jest całkiem ciekawie, bo niby lawa, niby coś tam, ale jednak. I złoto. Zaryzykujemy życiem? No, wiecie, no. Ja szybciej skończę serię, to będzie mniej odcinków do nagrywania. Tylko same plusy. Tylko się cieszyć. Znaczy nie, nie cieszyć. Bo koniec serii to smutny jest. Smutny będzie. Ale potworów dzisiaj nie ma. Jakoś cicho się zrobiło. Naprawdę cicho. Ile ja mam tego złota? Już dosyć dużo. Jak się wzbogaciłem w złoto? Wow. To jest chyba nadal ten sam kanion, tak? Tak. Aha. Dobra, nie mogę się zgubić. O nie, dobra, już się zgubiłem. Byłem tu. O, to spoko, tu nic nie ma, jak tu byłem. W takim razie. Dobra, wracamy tam na górę. Tak, orientacja w terenie musi być, bo bez tego to jestem zgubiony. No. Postaw się pochodnia, no nie bądź taka. O, nareszcie. Trudno się tego pozbyć, tego paskudztwa. Tej wody. Lapis tam niby jest jakiś. Pająk, żeby mi nie skoczył czasem gdzieś. Jakiś lapis, jakiś. Ha. Diamentów nie ma, więc zejście tam nie jest zbyt opłacalne. Jeszcze się dokładnie przyjrzę, ale nie ma. Na 100%. Nie mogę się doczekać, kiedy pierwszą rudę diamentu znajdę, ale będę miał diamentowy kill off bez rudy diamentu. To dopiero ewenement jest. Czyli to tyle. No, tyle. Ale no, ja muszę wszędzie zajrzeć, wszystko zbadać. Tam wcześniej gdzieś, o, tam byliśmy w poprzednim odcinku, dokładnie w tamtym miejscu, tyle pamiętam. Tutaj też coś jest. Okej, spokojnie. O, może sobie pohandrujemy, jak znajdę kolejną wioskę. Tam będzie ciekawie, tam dalej. Okej.
Więc może pierwsza tu iść. Strasznie to się ciągnie. Ja myślałem, że dzisiaj sobie skończymy. O nie. To dopiero jest wielkie. Dobra, ja się stąd wycofuję. Zanim się zgubię, muszę sobie to zaznaczyć tym i gravelem. O. Gravelem i dwie pochodnie dam. O, to będę wiedział, że tu mam iść. Jak będą takie dwie pochodnie i coś takiego, to już kompletnie będę wiedział, o co chodzi. Tak na wszelki wypadek, żeby o tym nie zapomnieć. Ej, czekajcie, bo ja się zgubiłem teraz. Tak. Tak. Nie. W którą stronę? Z której strony przyszedłem? Chwila, to jest podstawowe pytanie. Stąd jakoś, tak? Tak, dobra. Stąd przyszedłem, a więc źle dałem te pochodnie. Ale już nie będę tego niszczył. Tak. Gdzie ja mam dać to? Nie, no nie tutaj. Nie tutaj. W takim razie gdzie? Tam widzę, że jest. Dobra. Zgubiłem to miejsce, gdzie byłem przed chwilą. Nie, no ja tu jestem. Dziwny, naprawdę. Tu! To było tu. O. O. To jest dobry znak rozpoznawczy. Dobra, idziemy pierwsze w tą stronę, bo tu jest większa szansa cokolwiek znaleźć ciekawego. No. Nie! Atakują! Atakują! Atakują skuja! Ej, ich jest dwóch? Nie. No jeden taki narwany, a drugi też. Taki śmieszny, ale przynajmniej dwie skrzynki są. Widzicie drugą? Dobra. Tylko teraz ostrożnie, bo skończył mi się miecz. Tak zauważyłem w walce. To jest naprawdę straszne, jak ci się w walce miecz skończy. Mogłem zawsze go z łuku dobić. No ale już nie chciałem ryzykować. Tak. Tak jest dobrze. Rozejrzę się, co jeszcze jest tutaj. I zaraz sobie wrócimy do tych skrzynek. Prawie zawsze za gravelem coś jest, a w tym wypadku jest to, co miałem tutaj iść. To spoko. To akurat są dobre wieści. No, i to tyle w tym tunelu. I teraz pozostały nam dwie skrzynki. Ja zrobię teraz taką sztuczkę, jak robią czasami w niektórych odcinkach w serialach. Czyli poczekam z wyjaśnieniem tej zagadki do następnego odcinka. Więc komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. To, co jest w tych dwóch wagonikach, czy też skrzyniach, wagonach towarowych, to dowiemy się już w kolejnym odcinku. Bądźcie z nami i pozdrawiam Was. Na razie, pa i cześć.